Przyczyną pożaru gościńca w krzywem była niesprawna instalacja elektryczna. Takie są ustalenia suwalskiej prokuratury, która właśnie zdecydowała o umorzeniu postępowania w tej sprawie. Straty zostały oszacowane na około 2 miliony złotych. Śledczy i biegli wciąż pracują nad wyjaśnieniem sprawy pożaru chlebni w Taciewie. Tam straty zostały przez właściciela oszacowane na około 10 milionów złotych. Pożoga pochłonęła nie tylko cztery ogromne budynki, ale również blisko 2,5 tysiąca świn. Akcja Trwała wiele godzin, spłonących budynków udało się wyprowadzić zaledwie 170 zwierząt. Reszta spłonęła lub odniosła tak rozległe poparzenia, że trzeba było je usypiać. Spośród czterech budynków jeden spłonął doszczętnie, pozostałych z uwagi na zniszczenia nie można użytkować.